Witaj! W tym odcinku serii dotyczącej Simulanda pokażemy funkcję IP Watchdog. Funkcja ta pierwotnie była przygotowana do automatycznego monitorowania i restartowania kamer zasilanych poprzez POE. Z biegiem czasu funkcja została rozszerzona i aktualnie IP Watchdog może być wykorzystany także do innych zdarzeń, które oferuje menadżer zdarzeń. Jak wynika z nazwy, IP Watchdog to narzędzie do monitorowania określonych adresów IP przy użyciu zapytań ARP. Jego ustawienia można znaleźć w konfiguracji urządzenia w menu rozszerzenie. Dla portów obsługujących zasilanie POE wyświetlany jest w nazwie. Dla innych portów nieobsługujących POE konieczne jest przejście do zdarzenia informującego o przerwie w pracy. Teraz pokażę Ci, jak konfigurować przełącznik, aby restartował POE, gdy nastąpi awaria urządzenia końcowego podłączonego do portu. Ustaw następujące parametry. Opis dla przejrzystości. Każdy watchdog można nazwać. Pole wyboru Restart POE umożliwia ponowne uruchomienie zasilania POE dla urządzenia końcowego. Ta właściwość związana jest z portem. Jeśli adres IP jest niedostępny, Restart POE nastąpi dla określonego portu. Możliwy jest również Restart POE np. na porcie P1, nawet gdy monitorowane urządzenie jest podłączone w innym miejscu w sieci. Restart POE Timeout to czas określający, jak długo POE będzie nieaktywne, gdy pojawi się awaria. Maksymalny czas to 120 sekund. Adres IP. Jest to adres monitorowanego urządzenia. Ponów próbę. Ilość zapytań adresu IP, zanim urządzenie zostanie uznane za niedostępne. Przełącznik wysyła zapytania ARP w regularnych interwałach czasowych do określonego adresu IP. W przypadku niedostępności powtarza zapytania taką ilość razy, jaką wpisaliśmy w polu ponów próbę. Jeśli po tych próbach urządzenie nie odpowiada, przełącznik dezaktywuje POE na porcie P1 na czas określony w polu Restart POE Timeout. Po upływie tego czasu POE jest ponownie aktywowane, a przełącznik kontynuuje procedurę odpytywania adresu IP. Dopóki urządzenie odpowiada, zasilanie POE nie będzie restartowane. Jako drugi przykład pokażemy, jak łączyć IP Watchdog z menedżerem zdarzeń. Możemy wprowadzić nowy adres lub wykorzystać już istniejący. Przechodzimy do konfiguracji menedżera zdarzeń. Wybieramy IP Watchdog jako zdarzenie wejściowe. Kanał to wiersz z IP Watchdoga, na który chcemy odpowiadać. Jego parametry mogą być także ustawione z menedżera zdarzeń. Dodatkowo może być zastosowana funkcja tryb. W tym przypadku możemy odpowiadać zarówno na połączenie, jak i rozłączenie poprzez funkcję Direct. Connected jest wykonywane tylko raz, gdy adres IP jest dostępny. Disconnected, jeśli adres jest niedostępny. Change wykonywany jest za każdym razem, gdy status Connected-Disconnected ulegnie zmianie. Nie rozróżnia stanu połączony lub rozłączony. Reaguje tylko na zmianę stanu. Funkcja Active określa, kiedy będzie reagować na zdarzenie. Connected, adres IP dostępny. Disconnected, adres IP niedostępny. Jako output modul możemy wybrać którykolwiek z wyświetlonych. Pokażemy przykład przełączania przekaźnika. Wybieramy odpowiednie wyjście. Przełącznik ma zwykle tylko jedno wyjście. Tryb jest set reset lub reset set, jeśli chcemy zanegować funkcję. Oba tryby są przeciwne do funkcji wejścia direct. Teraz w przypadku awarii POE zostanie zrestartowane. Przekaźnik zasygnalizuje, czy adres IP jest dostępny, czy nie. To zdarzenie można oczywiście wysłać do sieci i reagować na innym przełączniku lub module rozszerzeń, wysyłać e-maile, kierować kamerę w punkt lub skorzystać z innych rodzajów wyjść dostępnych w menedżerze zdarzeń. Dziękuję za uwagę i zapraszam już na kolejną część. Nie wahaj się skontaktować ze wsparciem technicznym, jeśli coś z tej prezentacji jest dla Ciebie niejasne. Pozdrawiam Cię serdecznie.